Nauka poprzez czytanie książek często jest polecana na wyższych poziomach znajomości języka obcego, co może być tak naprawdę dość dołujące dla osób, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z danym językiem obcym. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy czytać w języku obcym, jeśli chcemy czytać żywy i autentyczny tekst, to tak naprawdę nic nie może nas od tego odwieść. Warto zwrócić uwagę, że właśnie niektóre z tych książek, które są dostępne na rynku do nauki języka obcego właśnie poprzez czytanie, są już od poziomu A1, A2. Sprawdźmy więc, jak wyglądają takie książki, czy one są w ogóle warte uwagi i na czym polega właśnie nauka z tymi książkami. W tym filmiku skupiam się głównie na kryminałach od wydawnictwa Edgard. Na swojej półce mam taki kryminał do nauki hiszpańskiego oraz do nauki francuskiego. Do nauki hiszpańskiego już przeczytany, do nauki francuskiego dopiero będzie czytany. Jak skończę nagrywać ten filmik. Tutaj wspomniałam o hiszpańskim i francuskim, ale z tej serii tak naprawdę jest jeszcze angielski, niemiecki, włoski, rosyjski... No i właśnie hiszpański i francuski. Cała oferta jest właśnie na stronie wydawnictwa Edgard, więc jakby co, trzeba po prostu tam regularnie sprawdzać, bo może pojawią się właśnie jakieś nowe książki, albo po prostu najzwyczajniej w świecie inne języki obce. Z tego co zauważyłam, te książki mają do siebie dość podobny schemat. Pomiędzy rozdziałami mamy krótkie, ale ważne zagadnienia gramatyczne, które pojawiają się właśnie w dużej mierze w danym konkretnym rozdziale. Mamy oczywiście również trochę ćwiczeń oraz klucz odpowiedzi do wszystkiego. Na samym końcu mamy również słowniczek oraz dużo, dużo słownictwa. Nawet nie tylko w samym słowniczku właśnie tym na końcu, ale w ogóle w całej książce. Jest to zrobione w taki sposób, że część słownictwa właśnie jest tuż obok tekstu, później te słówka dane są w tej samej części co gramatyka oraz ćwiczenia, a na samym końcu właśnie mamy słowniczek, tylko że tam jest wszystko alfabetycznie. Nie ma podziału na rozdziały, ale właśnie podziały na literki. Tego tyle. Same książki przeznaczone są dla młodzieży oraz dorosłych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z danym językiem obcym, albo też dla osób, które chcą odświeżyć swoją znajomość języka obcego. Ja tutaj właśnie jestem raczej tą drugą osobą, osobą z tej drugiej kategorii. Tak, wiem, brzmi to dziwnie, ale raczej chciałam tak jakby poznać nowe słownictwo oraz przeczytać coś ciekawego, po prostu. Teraz jeszcze patrząc tak matematycznie, trochę tych rozdziałów w tych książkach jest i dla przykładu czytanie jednego rozdziału dziennie problematyczne nie jest, razem jeśli byśmy chcieli robić właśnie wszystkie ćwiczenia, ale wtedy czytanie takiej książki zajęłoby około miesiąc. Z drugiej strony jednak, jeśli ktoś chce właśnie się nauczyć dość dużo z tych książek, to narzucanie właśnie takiego zbyt szybkiego tempa może przynieść tak naprawdę efekt odwrotny od zamierzonego. Więc myślę, że jeden rozdział na dzień jest ok, ale z drugiej strony można zrobić jeszcze coś innego. Ja właśnie tak zrobiłam z książką nauki języka hiszpańskiego. Najpierw przeczytałam cały tekst, zajęło mi to około dwa wieczory po jakieś 30 minut, a dopiero właśnie potem przez cały tydzień robiłam wszystkie zagadnienia gramatyczne, tak jakby to była tylko szybka powtórka, a dopiero potem jeszcze ćwiczenia. I zapisywanie to po niektórych słówek, których po prostu najzwyczajniej w świecie nie znałam, albo też tak jakby wiedziałam, że ja je może będę znała, jeśli usłyszę, jeśli zobaczę, ale nie będę w stanie sama ich powiedzieć. Więc w efekcie korzystanie z takiej jednej książki zajęło mi jakieś półtora tygodnia, z czego przeczytanie zajęło mi dwa wieczory, a właśnie cała tak jakby obróbka książki, jeśli można tak nazwać, to właśnie dla mnie był kolejny tydzień. Z czego to było tak, że ja poświęcałam dosłownie cały mój wolny czas właśnie tylko i wyłącznie na tę książkę. Tutaj warto zauważyć, że nie wszyscy lubią kryminały. A jednak tak naprawdę większość książek właśnie do nauki języków obcych to są najczęściej właśnie kryminały. Teraz zaczynają się pojawiać również inne gatunki, jeśli można tak to nazwać. Pojawiły się na przykład właśnie też z wydawnictwa Edgard, historie miłosne. Ja chcę to przeczytać, naprawdę, uwielbiam historie miłosne. Zresztą sama do nauki przykładowo języka japońskiego oraz koreańskiego. Właśnie wtedy czytam takie historie miłosne, bo z nich można się fajnych słówek nauczyć, tego typu sprawy. Jeśli chodzi o kryminały, to to jest tak naprawdę jeden z najczęstszych gatunków, jeśli chodzi właśnie o teksty, właśnie nie tylko na poziomie A1, A2, ale w ogóle na jakimkolwiek poziomie, które właśnie są przystosowane do nauki języka obcego. Właśnie albo powieści w oryginale, albo właśnie kryminały. Myślę, że może być to właśnie ze względu na to, że tak naprawdę do kryminału najprościej jest wszystko połączyć. Dla przykładu, kryminał w kuchni, kryminał w łazience, kryminał w parku, jakiekolwiek. Po prostu można słownictwo z wielu różnych zagadnień, z wielu różnych działów tematycznych. Można to dość szybko i dość łatwo zrobić i połączyć, więc myślę, że to jest właśnie jeden z takich powodów. Można zacząć pisać jakiś kryminał. Byłoby ciekawie. Można więc w takim wypadku zadać takie jedno pytanie. Czy przekonałam się 100% do kryminałów? Tutaj myślę, że zależy.
Jeśli chodzi o książkę do hiszpańskiego, to książka mi się podobała, sama treść, nie tylko sposób wykonania, ale właśnie sama treść. Było całkiem spoko, ale końcówka moim zdaniem była tak jakby troszkę popsuta, tak jakby mi się końcówka osobiście nie podobała. Ale w każdym razie, to byłyby takie moje mini rozkminy dotyczące właśnie książek w języku obcym, właśnie jeśli chodzi o kryminały. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy wy również korzystacie właśnie z takich książek, czy bardziej wolicie właśnie książki w oryginale, czy kryminały, czy jakieś inne gatunki literackie. I cóż, do zobaczenia w następnym filmiku. Miłej nauki języków obcych i miłego czytania.